obserwujemy wieczorne lądowanie załogi Aeroklubu Warszawskiego. Przedstawiam pana Ryszarda Kurowskiego z Aeroklubu Warszawskiego. Proszę powiedzieć, jak lot minął? Minął wspaniale. Pogoda dopisała. Cele oczywiście zostały ominięte szerokim łukiem. Natomiast no, pogoda jak na razie świetnie dopisuje. Jesteśmy bardzo zadowoleni. No i liczymy na jutrzejsze konkurencje. Nie udało się rzutek rzucić żadnych na cel, stadion. Na cel tak, żeby rzucić, to nie. Natomiast z tak zwanego logera będą pomiary robione. Także każdy jakiś wynik otrzyma. O, no to będzie super. Mieć. Lądowanie szczęśliwe, ale trochę pechowe o tyle, że brak dojazdu. I teraz trzeba będzie chyba kosz przetransportować. Rzut naziemny zbliża się dosyć mozolnie. Ale miejmy nadzieję, że się nie zakopią. Kto jeszcze w załodze? Proszę powiedzieć, był z panem? Jaśku Przyjemski, on chyba poszedł w kierunku samochodu, bo jest właśnie no, tego samochodu. Pan Jaś Przyjemski poszedł pomagać przedostać się. Bartek Konopacki i Irek Bednarski w załodze mojej są, naziemnej tak zwanej. Muszę zapisać ten numer. Dzisiaj leciało panów dwóch. A w lotach porannych jak poszło? Też bardzo pokojowo. Aha, lądowanie gdzie było? Kłopot polegał na tym, że praktycznie wiatru nie było. No i należało, prawda, kombinować, żeby znaleźć miejsce do lądowania. A jak dookoła jest pajęczyna, a pode mną jest 220 tysięcy, to się niekomfortowo czuję. Poza tym, no był problem jeszcze z butlą, która no przeciekała. Zawór, prawda, przeciekał. I co, nie można było z niej korzystać? I było o tyle podbramkowo, że brakowało tej jednej butli, bo tak można byłoby, prawda, coś zrobić, polecieć wyżej, coś tego. No i na szczęście dmuchnęło z południowego zachodu, przeniosło troszeczkę dalej, no i wylądowaliśmy szczęśliwie. No to było groźnie, bo przeciekająca butla to co, ryzyko pożaru? To jest po prostu, no, że nie można jej użyć, czyli brakuje paliwa. No, ale skończyło się szczęśliwie. No, a jeżeli gaz wycieka, można no się tak, rozebrać ale jeszcze przed karnawałem. Ale przez to byliście lżejsi. O tyle. Nie, no aż tyle nie wyciekło. Aha, całe szczęście. No to całe szczęście. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja też dziękuję bardzo. Wróćmy jeszcze do dzisiejszego poranka.
I znów łąka w okolicach Ryjewa. Robi się coraz ciemniej. Kończymy w zupełnych ciemnościach. Jutro następne loty. Finał jest taki, że nie można było dojechać samochodem. Trzeba było przenieść cały sprzęt, kosz i butle poprzez rów. Dojechał drugi samochód na inne pole i teraz możemy się załadować.